Cześć, jest poniedziałek 23.15 i jak zaczynam nagrywać ten materiał, no oczywiście myślałem, że ze wszystkim uwinę się w jeden wieczór, a tu będzie robota chyba na dwa wieczory. A z czym będzie robota? No właśnie, oglądacie czwarty odcinek Keyboard Way Service, w którym to będę pokazywał Wam krok po kroku cały proces naprawy instrumentu. A jaki mamy dzisiaj instrument? Mamy Yamaha S770, która należy do YouTube'owego kolegi Gnomiuszka, którego kanał linkuję w opisie filmu. Kolega ten zajmuje się również nagrywaniem przewodników na podstawie swojego instrumentu S770, przewodników obsługi, ale nie tylko, robi swoje style, dzieli się wiedzą, robi covery i tak dalej. I to wszystko pomimo przeciwności losu, z którymi i problemami zdrowotnymi, przez które na co dzień się kolega spotyka. Ma tam całkiem znaczny stopień niepełnosprawności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił robotę, jaką robi, więc to też jest przykład, że po prostu się da. Więc inspirujcie się, ile wlezie. A dzisiaj, słuchajcie, w naszej S770 będziemy naprawiać całkiem sporo rzeczy. No pewnie dzisiaj i jutro, bo jestem świadomy, że nie zrobię tego materiału w jeden wieczór. Pamiętacie, dwa odcinki temu miałem S950 na naprawę. Dwa odcinki temu Keyboard Way Service'u, czyli rok temu, kolegi Pawła. Tam robiliśmy niedziałający, ciężko stykający przycisk break. W S770 jest problem z guzikami dookoła wyświetlacza, z przyciskami pod wyświetlaczem. Dodatkowo zapadł się jeden klawisz, bodajże C, i ten klawisz ledwo co działa, ma problemy z dynamiką. I powiem szczerze, instrument jest mocno brudny, zmęczony życiem. Widać, że kolega go bardzo, bardzo, bardzo eksploatuje i sporo czasu nad nim siedzi. I chciałbym, żeby ten instrument posłużył mu jeszcze kilka lat, żeby mógł robić dalej to, co robi, bo przecież zresztą o nowy sprzęt mega dzisiaj ciężko z dostępnością, no i przecież wcale tani nie jest, więc postanowiłem, że naprawimy, koledzy, ten instrument. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przywrócić stan dawnej świetności jego jamaszki, a zaraz zobaczycie, jak wygląda. Czy pacjent przeżyje? Nie wiem. Ugadaliśmy się w taki sposób, że zrobię, co w mojej mocy, a czego się nie da, to się nie da. Kupiłem wszystkie części, które były dostępne jako nowe, a pozostałe zostanie mi po prostu zregenerować. I tak kupiłem kilka przycisków do klawiatury, kupiłem gumkę pod klawiaturę, kupiłem nowy filc pod klawiaturę, żeby ta klawiatura sobie ciszej pracowała. Kupiłem nowy przycisk power, bo gdzieś tam się zacina. Kupiłem przyciski pod ekranem, bo były dostępne. Niestety całą resztę będę czyścił i liczę, że to pomoże. I słuchajcie, instrument jest dość mocno wyeksploatowany i postanowiłem, że po prostu wyczyszczę wszystko, co się da. Czyli wszystkie guziki będziemy wyciągać, tam wszystkie przyciski, wszystkie płytki. Będę to wszystko czyścił, odtłuszczał i składał jeszcze raz. Co nam będzie do tego potrzebne? No standardowo, płyn i ściereczka Akademii Keyboardu do wyczyszczania całego instrumentu, odkurzacz koniecznie do odkurzenia wszystkich zakamarków, płyn IPA do czyszczenia i odtłuszczania styków, no i pewnie jakieś waciki, patyczki do uszu, rękawiczki ochronne białe, dużo cierpliwości, dobra kawa, dużo widzów na kanale, subskrypcji i patronów na serwisie Patronite, za który Wam serdecznie dziękuję. Słuchajcie, z tego miejsca wstęp mega długi, ale ja lubię długo nagrywać ostatnio. Dziękuję Wam ogromnie za to, że jesteście, za to, że wspieracie moją twórczość, za wszystkie lajki, komentarze, suby i tyle. Wiem, że mam mega, mega, mega mało subskrypcji, jeśli chodzi o świat YouTube'a, bo mamy 4150 na tą chwilę, a jest jakieś 13 czerwca, jak to nagrywamy, 2022 roku, ale wiem, że większość z fanów jest mega zaangażowana w kanał i za to Wam pięknie dziękuję. Zresztą pokazywałam ostatnio na daily, że mam najlepszych fanów. Więc zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Keyboard Way Service, w którym to krok po kroku uzdrawiamy Yamaha S770. Do boju, działajmy! Bym zapomniał. Walizka śrubokrętów, a tak na serio, przydadzą się jakieś dwa najpopularniejsze.
tak zwane PH Philipsy, czy też krzyżaki, czasami jakiś Torx, tutaj chyba nie, miseczki lub jakieś organizery na śrubki, w których to będziecie sobie układać i sortować śrubki, żeby ich za bardzo nie pomieszać, i koniecznie pod ręką jakiś telefon, smartfon, aparat, żebyście robili sobie zdjęcia pojedynczych elementów, żeby potem było wiadomo, jak to wszystko poskładać. Ja zawsze sobie co etap robię fotografie i zdjęcia, i pamiętajcie o tym, żebyście nie narozbierali wszystkiego, śrubek nie wymieszali, bo potem będzie niezłe klocki Lego. A czasami z klocków Lego wychodzą klocki kolego i kolego nie udało się naprawić. A my jednak chcemy naprawić, więc tego Wam życzę. Gdy już mamy odkręcone wszystkie śrubki we wgłębieniach, tych śrubek na drewnianej płycie nie ruszam, to podnosimy obudowę i trzeba ją rozczłonować, i zresztą sobie troszeczkę odsuniemy. Zaraz zobaczycie, jak wygląda środek. Zobaczymy, czy wszystko tutaj dobrze powykręcane. Tak jest. Trzeba by oddzielić część z głośnikami, tak jak widzicie, od tej części z płytą główną. Tutaj mamy... Zaraz sobie jeszcze ja głośniki pocheratam. Tutaj mamy wtyczkę, elektryczkę, zapineczkę, co by nam sobie tutaj luźniej to leżało. Dobra. Jeszcze tu jest jedna zapineczka do głośników. Dobra, możemy teraz elegancko położyć. Słuchajcie, gdy instrument mamy otwarty, czy też otworzony, nie pozostaje mi nic innego niż oddzielić jedną część od drugiej. Część z głośnikami będziemy sobie sprzątać, bo powiem szczerze, też jest mega wszystko zakurzone. Chciałbym to wypielęgnować, wyczyścić ładnie, więc nie pozostaje nic innego jak poszukać wtyczek od przewodów, które tutaj idą, wypiąć, ściągnąć, wyczyścić, wyodkurzać, wymyć i pracować na drugiej części instrumentu, bo interesuje nas klawiatura, trzeba będzie demontować płytkę, interesuje nas niestety płyta cała pod wyświetlaczem, więc będzie demontaż całego przedniego panelu, czeka nas mnóstwo pracy. Słuchajcie, najpierw zajmiemy się klawiaturą. Gdy dopieścimy klawiaturę, to zajmiemy się resztą przycisków. Z tego co widzę, to tam będzie do wyciągnięcia cały przedni panel, więc wszystkie płytki pójdą na zewnątrz. A co do klawiatury, z tego co pamiętam, z S950, to trzyma się na jednej śrubce, wystarczy wypiąć taśmy i klawiaturę będziemy mogli wyciągnąć. To do dzieła. No i pięknie. Naszego pacjenta mamy na wierzchu. I zaraz zabierzemy się za jej rozkręcanie na części pierwsze. Dostaniemy się do gumek kontaktowych, które będziemy wymieniać, a także czyścić, bo kupiłem na jedną oktawę gumki. Staram się tutaj naprawdę minimalizować koszty, ale przede wszystkim to tą klawiaturę trzeba porządnie wyczyścić, wypielęgnować i wymienić te przyciski, te klawisze, które tutaj się po prostu zapadły. No w każdym bądź razie zobaczymy, co da się za chwileczkę z tego osiągnąć. Zabierajmy się do roboty. Słuchajcie, nigdy nie dobierałem się do takiej klawiatury w SK-ach, natomiast coś mi podpowiada, że musimy odkręcić górne śrubki trzymające klawisze i czuję, że będzie to dobry ruch, gdyż wyciągniemy klawisze i powinny ukazać nam się gumki pod klawiaturą.
działajmy. A tu macie przebitkę, żebyście mogli zobaczyć, ile nieczystości może się gromadzić pod klawiaturą. Spójrzcie sobie w tą szparę głęboko. No masakra. Słuchajcie, z tego co widzę, to ultra ciężko zdemontować tą klawiaturę. Dostanę się do gumek kontaktowych i zobaczę, czy to cokolwiek pomoże, żeby było łatwiej wyciągnąć te klawisze, więc zaczniemy rozbierać ją od dołu. Uszkodzenie klawiatury, lecz po prostu pęknięcie gumki. Spójrzcie. To jest gumka. I ona sobie po prostu wleciała do środka. Stwierdziła OK. Za dużo grania w C-dur. Widzicie? Ona jest uszkodzona. I ona trzyma wysokość klawisza, twardość tej gumki tak naprawdę. Powiem tylko tyle, że jedna wielka masakracja. Tak oto mamy klawiaturę PSR-ki rozebraną na części pierwsze. I teraz chciałbym, żebyście sobie zwrócili na to uwagę. Spójrzcie, co tu się dzieje. To jeszcze nic, patrzcie tutaj. Wow. No tak, w łazience to z wami jeszcze nie byłem. Zastanawiałem się długo, co zrobić z tymi klawiszami. I stwierdziłem, że najlepszą opcją to będzie po prostu je dokładnie umyć. Niestety. No i słuchajcie, sprawa ma się następująco. Klawiaturę mamy całą wyczyszczoną, jeśli chodzi o klawisze białe i czarne. Zostało wyczyścić te czarne gumki i to trzeba zrobić bardzo dokładnie, żeby się tutaj nie dostał przy składaniu również żaden paproszek. Z tego co widzicie, to są nieźle brudne. I do tego zostało wyczyścić wszystkie styki na płytce drukowanej odpowiedzialnej za właśnie klawiaturę, za dynamikę tych klawiszy. To współpracuje ze sobą. Te czarne elementy dotykają płytki drukowanej i instrument odczytuje siłę naciśniętych klawiszy. Niestety nie zaopatrzyłem się w smar, którym była posmarowana klawiatura, a stare klawisze, stary smar z klawiszy zmyłem. Natomiast ten smar, który był tutaj, on został i ja go zostawiłem. Nie wycierałem tego na mokro, tylko wyodkurzałem to z grubsza z kurzu, więc liczę, że to wystarczy. Zobaczymy i dam wam znać, jak to będzie chodziło po złożeniu. Więc ja się zabieram do czyszczenia, do pracy. Jest z tym mega, mega dużo roboty. Dużo łatwiej byłoby po prostu zamontować nowe, czyściutkie gumki. No ale to wszystko generowałoby ekstra koszty.
a tego chcemy uniknąć, no i trochę doświadczenia z czyszczeniem takich elementów złapać, więc zaczynajmy. Słuchajcie, teraz trochę Tetrisa z układaniem klawiatury z powrotem i będzie można działać dalej z gumkami, montować całą resztę, więc trzeba sobie po prostu przypomnieć, jak to było i tyle. Słuchajcie, gumki mamy na swoim miejscu. Możemy przystąpić do montażu listwy tej zielonej podgumki. Wszystkie już zamontowane. No to jest sposób, trzeba wcisnąć klawisze, włożyć gumki, opuścić klawisze, niech się poukłada to wszystko. Wszystko w swojej kolejności. Ale jak widać, da się. Lecimy dalej. No i słuchajcie, na to wygląda, że klawiaturę mamy na swoim miejscu. Na koniec sprawdzamy dociśnięcie wszystkich wtyczek. Przykręcamy dwie śrubki do tej płytki, płytkę do obudowy klawiatury i można ją zakładać do instrumentu. W naszym przypadku oczywiście to jest tylko kamień milowy i początek pracy, bo po skończonej klawiaturze zabieram się za rozbieranie panelu instrumentu i czyszczenie każdych przycisków, więc tam będzie dużo więcej pracy niż z tą klawiaturą. I żeby było jasne, filcu nie wymieniałem, bo ten wcale jakoś mega zużyty nie jest. Poza tym nowy kupiłem koloru białego, bo czarnego nie było i tak trochę by to wsiórsko wyglądało. I również nie było potrzeby zmiany klawiszy, bo nowe byłyby w innym odcieniu, w innym kolorze i mega rzucałoby się to w oczy. A przyczyną opadniętego C była po prostu wciśnięta, pęknięta i uszkodzona gumka, która odpowiada za wysokość właśnie klawiszy. Słuchajcie, jednak po krótkiej weryfikacji zwracam honor i stwierdzam, że smar niestety być musi. Klawiatura jest ciasno spasowana i powiem szczerze, niektóre klawisze dość głośno hałasują i nie odbijają, nie ma takiej repetycji szybkiej, jakbym chciał. Ten smar jednak pomaga klawiszom tutaj luźno pracować i gumką wypychać je szybko do góry, przez co reakcja klawiatury na granie
jest bardzo szybka, a bez smaru to sobie działa, ale no czuję pod palcami, że to nie jest po prostu to samo. Żeby było ciekawiej, nie mam dostępu już teraz do oryginalnego smaru yamahowskiego, to znaczy musiałbym zamawiać i czekać znowu kilka dni, ale mam pewien pomysł i przetestuję i sprawdzę i powiem Wam, czy się sprawdzi. Czyszczenie panelu przedniego zaczniemy od zdemontowania trzech płytek sterujących od przycisków nad klawiaturą. W tym celu trzeba będzie odkręcić wszystkie śrubki od tych płytek, powypinać wtyczki, wyciągnąć gumki i będziemy myli płytki i będziemy myli gumki i potem to poskładamy z powrotem. Potem dobierzemy się do płyty głównej, trzeba będzie ją całą wyciągnąć i dostać się do tej płytki, która jest pod spodem. Nie wiem jak to zrobię, bo nigdy tego nie robiłem, no ale jakoś musimy dać radę. W tym miejscu taki mały przerywniczek buźkowy. Z racji takiej, że trzeci wieczór, no po godzinach, bawię się z tą S770. Dzisiaj przyszła pora na smarowanie klawiatury. Bo co się okazało, wyczyściłem klawisze, złożyłem je z powrotem, no i jak pokazywałem Wam wcześniej, czy opowiadałem, one no nie pracują tak jak trzeba. Jednak ten smar jest potrzebny, ale mądry Jurek po szkodzie, jak to mówią. No i słuchajcie, temat jest taki, że jutro jest Boże Ciało. Ja nie jestem w stanie za szybko ogarnąć oryginalnego smaru yamahowskiego. Poza tym twierdzę, że nie jest to żaden jakiś wyimaginowany środek, oczywiście skład owiany tajemnicą poliszynela. Natomiast niewielu z Was może wie, a może wielu wie, że Jurek pracuje na co dzień w motoryzacji. Ja na co dzień sprzedaję części samochodowe w sklepie i na smarach. No, znam się całkiem dobrze, to znaczy mam sporo na półce i potestowałem sobie różne rozwiązania i słuchajcie, idealnym dla mnie smarem, którym nasmaruję tą klawiaturę jako pierwszy w Polsce i pewnie za to będę zbierał zarypiste zjebki, ale spokojnie, szlaki trzeba przecierać, będzie smar do tłoczków hamulcowych. A dlaczego akurat ten? Bo ma dla mnie idealną konsystencję, nie jest za rzadki i nie jest za gęsty. Jest bardzo wysokiej jakości, bo to smar syntetyczny. A kolejna kwestia jest taka, że ma certyfikat zgodności, że nie uszkadza elementów gumowych, bo w układzie hamulcowych współpracuje właśnie z gumami. Więc jak nie uszkadza gumy, to nie uszkodzi plastiku, a jak gdzieś tam dostałoby się delikatnie na tą gumkę, na której odbija się klawisz, to oczywiście nic jej nie zrobi. Zresztą tamta gumka jest ta silikonowa, więc nawet bardziej odporna. To co, jesteście ciekawi? I słuchajcie, żeby było śmieszniej, to klawiaturę książkowo powinienem nasmarować przed jej złożeniem. Ale ja już ją złożyłem, złożyłem gumki, złożyłem płytkę z tyłu i nie chce mi się jej rozbierać, a cały system klawiatury, który się ociera tam o siebie, tam ząbki klawiszy o prowadniki, jest dostępny od tyłu i go doskonale widać, jest do niego dojście. Nawet tam można smarować i zrobię to właśnie w taki sposób i z tajemnicą. Z pomocą przyjdzie mi tutaj strzykawka kupiona w aptece z najgrubszą igłą jaka jest, żeby przeszedł przez nią smar, igła o grubości bodajże 1,20 mm, ale ja tam się średnio znam, a tutaj oto nasz król. Ciekawi jesteście efektu? Bo ja bardzo, więc zaczynajmy smarować klawiaturę. A żeby było ciekawiej, ja poza kamerami już to przetestowałem. Tak się sprawdza.
działamy. Słuchajcie, klawiatura nasmarowana, fabryka Yamahy może to nie jest, ale kto wie, może będzie tak samo dobrze, a może i lepiej. Poczekam na opinię użytkownika. A tymczasem, słuchajcie, zużyłem niecałe 15 ml smaru i przy pomocy igły i strzykawki wtłaczałem go tam, odchylając delikatnie klawisze i na koniec jeszcze ze strzykawki, już bez igły, doładowałem to na górę, dlatego jest tego trochę, ale powiem szczerze, jak ściągałem tą fabryczną klawiaturę, może było to trochę ładniej nałożone, bo w inny sposób, ale było również tego smaru całkiem sporo i pełno poobklejanych włosów w tym miejscu, na całej długości klawiatury, w ogóle na całej płytce te włosy tu były poobklejane, było sporo czyszczenia, więc jest nasmarowane, cichutko działają, repetycja wróciła, klawiatura zachowuje się tak, jak powinna, więc mam nadzieję, że wszystko będzie działało tak, jak należy.
Słuchajcie, ja pierdolę. Nie wierzę.